Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 14 minut po godzinie 8, w czwartkowy poranek w programie Na żywo, słowo za słowo. Dawid Solak, szef Gowinowskiego Porozumienia w Tarnowie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkie osoby, które słuchają w tym momencie Radia RDN Małopolska. No to politycznie na początek. Czy Kazimierz Koprowski jest najlepszym zamiennikiem Janusza Gładysza? Kazimierz Koprowski z pewnością wygra wybory prezydenckie w Tarnowie już w pierwszej turze z Romanem Ciepielą. Aż taka pewność? Oczywiście, że tak. Pani redaktor, pół Tarnowa huczy o sondażu wyborczym przeprowadzanym niedawno przez jedną z partii politycznych, zgodnie z którym pozycja pana Kazimierza jest bardzo mocna. Roman Ciepiela znajduje się na trzecim miejscu, podobno 5 punktów procentowych za Tomkiem Olszówką. A co to za sondaż, o którym ma huczeć pół Tarnowa? Bardzo dużo mówi się na ten temat, bardzo dużo mówi się na temat w kuluarach, bardzo dużo rozmawiam na ten temat również. Kto go zlecał? Nie chciałbym tutaj, pani redaktor, zdradzać tajemnic, niepotrzebnych tajemnic politycznej alkowy, ale bardzo dużo mówi się na ten temat, bardzo szeroko się to komentuje. Temat z ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Dziś za moment sesja zwyczajna, kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta w Tarnowie, mianowicie Owintar i inne miejsca są bez planu zagospodarowania przestrzennego. Prezydent mówi, że to chaos. PiS mówi, że po co pośpiech przed wyborami, skoro Owintar na swoje uporządkowanie czekał i tak 20 lat. No to jak to jest? Powinien być uporządkowany, czy nie powinien? To jest ważne, czy nieważne? Powinien zostać. To jest jeden w ogóle z największych problemów związanych z rozwojem miasta, z zarządzaniem rozwojem Tarnowa i jeden z największych problemów takiego ścisłego centrum. Ten niezagospodarowany teren po Owintarze straszy od wielu lat i nikt za bardzo nie ma pomysłu, nie ma na tyle siły, nie ma na tyle mocy, żeby coś z tym zrobić. Pierwsze zasadnicze pytanie brzmi, czy powinniśmy decydować o losie tego terenu wbrew woli jego właścicieli. Ja mam, szczerze powiedziawszy, tutaj na samym początku pewne bardzo mieszane uczucia. Druga strona medalu jest też taka, że uporządkowanie terenu po Owintarze jest to jedna z deklaracji, które zostały złożone przez Romana Ciepielę, gdy ten jeszcze kandydował na prezydenta 4 lata temu. Prezydent próbuje się w ostatniej chwili z tej deklaracji wywiązać. Za 5.12 na chwilę przed wyborami, żeby mieć się po prostu czym pochwalić przed wyborcami, że zrealizował lub przynajmniej stworzyć takie wrażenie, że zrealizował jedną ze swoich obietnic wyborczych. A prawda jest taka, pani redaktor, że sposób przeprocedowania tej sprawy związanej z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tamtego terenu jest tak naprawdę taką kwintesencją rządów Romana Ciepieli. Tylko Tarnowianie pytają, jak długo jeszcze będą czekać na to, żeby to niechlubne, powiedzmy sobie szczerze, miejsce w Tarnowie po prostu się zmieniło. Tarnowian mniej interesuje, jak sądzę, polityka i te wszystkie zawiłości, a bardziej wygląd miasta. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że ten teren z pewnością zmieni się, gdy prezydentem Tarnowa zostanie osoba, dla której najważniejszą osobą jest dialog, która będzie umiała normalnie usiąść do rozmów z właścicielami, z mieszkańcami, z radnymi i wypracować czy jakieś kompromisowe rozwiązanie. Czy taki jest Kazimierz Koprowski? Oczywiście, że tak. Ja znam pana Kazimierza, no chyba z 10 lat. Jeszcze z czasów, gdy był wiceprezydentem Tarnowa i to był zawsze typ takiego, pan Kazimierz, ja zawsze pana Kazimierza postrzegałem jako takiego, jako niezwykle racjonalnego człowieka, który przede wszystkim rozmawia z ludźmi. To jest najważniejsze, że jest niesamowicie otwartą osobą na współpracę z rozmaitymi ludźmi, z rozmaitymi środowiskami. Tutaj jest całkowitym przeciwieństwem Romana Ciepieli. Ja jestem ciekawa, jaka pańskim zdaniem będzie ta kampania, bo to, że krótka, wiemy wszyscy, ale czy będą emocje, bo w pańskim głosie emocji nie brakuje. Z pewnością będzie cała masa emocji, pani redaktor, choćby dlatego, że tak na dobrą sprawę ta kampania wyborcza i te wybory zdecydują o tym, jaki Tarnów będziemy mieli przez 5 następnych lat, jaki Tarnów będziemy mieli za 5 następnych lat i przez również następne lata, ponieważ stoimy przed naprawdę ogromną szansą, żeby zahamować postępującą degradację Tarnowa. Zgodnie z prognozami Polskiej Akademii Nauk mamy stracić połowę mieszkańców. Ktoś musi wreszcie powiedzieć temu dość. Ktoś musi wreszcie w mądry sposób zacząć korzystać z najrozmaitszych rządowych mechanizmów, które mogłyby pomóc tą degradację Tarnowa powstrzymać i przede wszystkim
potrzebujemy prezydenta, potrzebujemy człowieka, który będzie w stanie w skuteczny sposób zabiegać o interesy miasta, a nie, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Jest cała masa rządowych programów i rządowych inicjatyw, z których my w tym momencie w ogóle nie korzystamy. Myślę, że to wynika w dużej mierze z tego, jaki charakter ma pan Roman Ciepiela. Nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły ze względu na to, że na temat pana prezydenta i na temat sposobu sprawowania przez niego władzy powiedziałem już bardzo dużo. Będą wspólne listy do Rady Miasta Zjednoczonej Prawicy? Póki co mamy wspólnego kandydata na prezydenta, stoimy murem za panem Kazimierzem Koprowskim. Nie jest tylko kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Pan Kazimierz Koprowski jest również naszym kandydatem, jest również kandydatem Porozumienia Jarosława Gowina. No dlatego Gowina. Pytam, co w zamian dla pozostałych, dla gowinowców na w przykład. W niedzielę zostało podpisane podczas konwencji samorządowej Zjednoczonej Prawicy w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy trzema partiami, pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, pomiędzy Solidarną Polską i pomiędzy Porozumieniem Jarosława Gowina. Porozumienie o współpracy na następne lata. Co to znaczy? To oznacza, że w każdym okręgu wyborczym, w wyborach parlamentarnych będziemy mieli swojego kandydata, że w każdym okręgu wyborczym, w miastach prezydenckich, w których mamy wspólnych kandydatów, będziemy mieli po jednym kandydacie. To oznacza również, że w każdym okręgu do Sejmiku Województwa Małopolskiego mamy po jednym kandydacie. Z naszym kandydatem z naszego okręgu wyborczego jest pan Stanisław Bukowiec. No właśnie, a propos Bochni, tam podobno prawdziwy wysyp kandydatów, nie tylko tam, ale tam przede wszystkim. Co będzie? Pani redaktor, Bochnia jest w bardzo specyficznej sytuacji, to znaczy nie miała nigdy posła, nie miała nigdy radnego sejmiku. To jest bardzo ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, żeby mieć swojego reprezentanta, który będzie w stanie zabiegać o interesy miasta, zwłaszcza jeszcze z ramienia rządzącej partii politycznej, prawda? Może szerzej, pewnej koalicji, która w naszym kraju sprawuje władzę. Kto wygra wybory w Bochni? Ze względu na to, że dla tego rządu i dla naszej formacji politycznej nie są ważne tylko i wyłącznie duże miasta, dlatego że przykładamy bardzo dużą wagę do lokalnych społeczności, właśnie dlatego pan Stanisław Bukowiec, który reprezentuje na liście Zjednoczonej Prawicy nasze ugrupowanie Porozumienie, ma bardzo wysokie drugie miejsce na liście do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jestem przekonany, że już po wyborach samorządowych będziemy mogli wszyscy cieszyć się z tego, a zwłaszcza mieszkańcy Bochni, że wreszcie mają swojego radnego sejmiku, który będzie w stanie w skuteczny sposób zabiegać o interesy miasta. I tym radnym będzie na pewno pan Stanisław Bukowiec. Ja jeszcze zapytam o taki cel numer jeden dla Tarnowa, zostawiając wszelkie interesy partyjne, wszelkie porozumienia, wszelkie układy wreszcie. Co dla mieszkańców i co z punktu widzenia mieszkańca powinno się tu stać w najbliższym czasie? Pani redaktor, przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańca cała masa najrozmaitszych. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale bardzo ważnej rzeczy, mianowicie współpracy. Współpracy z jednej strony pomiędzy prezydentem, pomiędzy wyższą uczelnią państwową, wyższą szkołą zawodową, prezydenta z największymi zakładami przemysłowymi, które są u nas, z Grupą Azoty, z zakładami mechanicznymi, współpracy prezydenta z parlamentarzystami, dobrej współpracy, a nie takiej współpracy, jaką mamy teraz, w ramach której Roman Ciepiela, mam takie przynajmniej moje osobiste wrażenie, zabiega o interesy Tarnowa tylko i wyłącznie w taki sposób, żeby móc powiedzieć później w wywiadzie albo powiedzieć do kamery, zabiegałem o interesy miasta, ale niestety zła koalicja Zjednoczonej Prawicy mi w żadnym... Czy to nie, nie jest pomogła. Zbyt surowy osąd? Ja uważam, że to nie jest zbyt surowy osąd, pani redaktor, ponieważ sam byłem świadkiem kilku sytuacji, w których Roman Ciepiela zabiegał o poparcie pewnych inicjatyw tutaj w Tarnowie w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie móc powiedzieć, że zabiegałem, ale się nie udało, ale nie w taki sposób, żeby skutecznie załatwić sprawę. Bo jak ktoś chce... Solak. Dziękuję. Szef Gowinowskiego Porozumienia w Tarnowie. Bardzo dziękuję.